Bayer Leverkusen ma chyba więcej strzelonych bramek po 90 minutach niż przed 90 minutami. To jakoś tam się pokłócił z Kloppem, że tam machał rękami na niego i tak dalej, łubu, dubu, dubu. Chłop się przebrał za babę i wbrew pozorom nie jest to kabaret, prawda, noc kabaretowa z jedynką. Jak czują się piłkarze, piłkarki, takie na przykład Heczuk Gdynia, że duchem twojej szatni jest 55-letni Andrzej Dobrzyniecki, przestępca, fikcyjny prawnik. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Dzisiaj wylosował się nam jeden naprawdę bardzo ciekawy temat, bardzo fajny, znaczy nie wiem czy fajny, bo no będziemy mówić generalnie o chłopie, który się przebrał za babę, więc będzie chyba ciekawy, jest też kilka innych pobocznych tematów, także zapraszam. Nie wiem czy wiecie, ale telenowela Wojciecha Szczęsnego zaczęła się kręcić na nowo, bo wczoraj, a nawet dzisiaj rano czytałem różne sprzeczne informacje o tym, że on odchodzi, że on zostaje i tak dalej. Boże, ile razy my już to przerabialiśmy, obecnie chyba stoimy w końcu na tym, że on zostaje. Tak mi się wydaje, że tam poszło jakieś fejkowe info, że może odchodzi, a teraz poszło lepsze info, że zostaje, ale za to się pójdzie takie info, że to było fejkowe, a tam to będzie prawdziwe, jednak zostaje, nie zostaje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tyle razy to już było przerabiane, że on odchodzi, bo w końcu Juve chce nowego bramkarza, bo Szczęsny jest już stary i tak dalej. Szczęsny ma 34 lata, gdzie on jest stary? Czy wiecie, ile lat mają bramkarze, którzy... W sensie, no żywotność bramkarza jest bardzo duża, no nawet Fabiański, który oczywiście teraz w West Hamie jest tam powiedzmy drugim bramkarzem, ale w Premier League na dość dużym poziomie, a przecież on ma lat 38, 39, już nawet nie wiem. Szczęsny ma dopiero 34, więc tak samo właśnie dziwiło mnie to, że on zadeklarował, że po Euro chce skończyć karierę, nie? Bo nawet w takim wieku i przy tej konkurencji polskiej bramkarzy, to on dalej mógłby się nam przysłużyć, to nie ma co się oszukiwać, to na pewno, więc nie jest on absolutnie stary. I tyle razy to już było przerabiane, że no nie chce mi się w to wierzyć i ja myślę, że Szczęsny nawet zostanie, tyle że ten sezon, też pewnie następny, pewnie dużo zależy od Allegriego i tego, czy on zostanie, czy nie, bo może jak przyjdzie nowy trener, to faktycznie sobie pomyśli, że kurde, może jakiegoś weźmiemy nowego bramkarza, młodego, żeby tam, prawda, mieć zabezpieczenie na przyszłość i tak dalej, no może tak pomyślą, ale nie wiem, Szczęsny też wydaje się takim typem człowieka, który jest taki lojalny, ale też jednocześnie taki, że on już przywykł do życia w Turynie, mu się tam podoba, Włochy, słoneczko świeci, dobrze zarabia sobie, bo bodajże 6,5 miliona euro na sezon, co jest bardzo przyzwoite jak na niego, to są chyba, w sensie jak na bramkarza, to są w Juventusie chyba, nie wiem, jakieś tam w top 3 chyba najwyższe zarobki, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jakiś czas temu, wydaje mi się, że czytałem, że to jest, no jest on tam na szczycie, jak Grubson. No więc to nie ma powodów, żeby on odchodził i nie wydaje mi się za bardzo. Oczywiście teraz Juventusowi idzie tak jak idzie, czyli tragicznie i można pomyśleć, że Szczęsny gdyby odszedł, to może odszedłby w jakieś ciekawsze miejsce, może by się coś wygrał fajnego i tak dalej. Ja też nie mówię, że nie chciałbym go gdzieś zobaczyć, ale też no, musimy raczej się pogodzić z tym, że gdyby Szczęsny odszedł, to chyba już nie do Europy. W sensie, dobrze. No gdyby odszedł w tym okienku transferowym, to może jeszcze gdzieś do Europy, ale generalnie no, już by na przykład by za rok odchodził w wieku 35 lat, po skończeniu kariery reprezentacyjnej, to pewnie by się wybierał gdzieś do jakiegoś, bo ja wiem, MLS-u albo Arabii Saudyjskiej, pewnie prędzej do MLS-u, żeby zrobić sobie pokopać i tak dalej, więc nie zobaczymy już raczej Szczęsnego w żadnym ciekawym europejskim klubie, więc może lepiej, żeby na razie został w tym Juventusie, spróbował jeszcze wygrać może jakąś, nie wiem, Serie A, jak się, nie wiem, przytrafi jakiś, chociaż oczywiście teraz z Juventusem to ciężko, bo Inter jest mocny i tak dalej, a nawet Milan ich wyprzedza teraz w tabeli, a Milan też nie jest jakiś mocny, więc tak to właśnie, no bardziej mi się martwi przyszłością Milika, który, no wiecie, niby tam czasem coś strzeli, prawda, niby tam notuje występne, tak nie strzela, to czasem jest chwalony, że tutaj dobrze się rusza bez piłki i tak dalej, on odciąga obrońców, trochę taki Lewandowski, prawda, 2-0, Lewandowski mini, czyli też jest chwalony za to teraz, że kurde, odciągnął dwóch obrońców, nic z tego nie wyszło, ale odciągnął dwóch obrońców. Więc o jego przyszłość bym się bardziej martwił, bo on pewnie już raczej odejdzie po sezonie, prawda. Bardziej niż Szczęsny, a o Szczęsnego się nie martwię, natomiast stwierdziłem, że tak sobie o tym powiemy, bo to chyba ostatnio w miarę głośne. Druga rzecz to jest Bayer Leverkusen, pierniczony Bayer Leverkusen, który oczywiście już jest mistrzami od kolejki albo i dwóch, nie wiem, już to sobie przyklepali i tak dalej. I w tym momencie jedyne o co walczą to jest o utrzymanie tego statusu niepokonanego i znowu im się to udało w tym meczu ze Stuttgartem, przegrywali 0-2 i oczywiście w której? W 96 minucie na pewno już był czas po doliczonym, w sensie już miały, było doliczone z 5 minut, już leciała 6-7
Ostatnia akcja meczu, ostatni rzut wolny i oczywiście, że oni tą piłkę wpakowali. To jest po prostu chore. No przecież, przepraszam, jaka jest szansa, że to nie jest ustawione? To musi być ustawione. W sensie, no w ilu meczach pod rząd, z rzędu, albo w ogóle w ilu meczach w sezonie, bo to się wydarzyło już tydzień temu w meczu z Borussią bodajże. Wydarzyło się, gdzie strzeli w 90 jakiejś 4, 5, wydarzyło się teraz. Działo się dwa razy w meczach z Karabachem. Działo się jeszcze tyle ilość niezliczonych razy. Bayer Leverkusen ma chyba więcej strzelonych bramek po 90 minutach niż przed 90 minutami. Oczywiście nie ma, wiadomo, żart, gdyby ktoś nie zrozumiał, hiperbola. Ale jakby, no jest u mnie wszystko liczba jakaś taka zatrważająca i ja jestem coraz bardziej ciekaw, zżera mnie ciekawość, co będzie w następnym sezonie z tym zespołem, bo wiecie, jest dużo zespołów, szczególnie w tym sezonie mam wrażenie, jak grzybów po deszczu. No bo tak, jakich zespołów, bo nie powiedziałem, jest dużo zespołów, które są takie underdogami, w sensie, że, no, że jest dużo takich niespodzianek, albo niespodzianek, no takich historii, no już wam mówię, o co mi chodzi. No w Premier League obecnie to tak nie ma, bo Newcastle i Brighton to się trochę stoczyły bardziej niż urosły, ale co tak, w Serie A jest Bolonia, jest Bolonia, w hiszpańskiej lidze jest oczywiście Girona, w Niemczech jest Bayer Leverkusen, jest też Stuttgart, który nomen omen, prawda, trzecie miejsce teraz zajmuje. Jest, no i w Ligę przecież też jest ten Stade de Brun. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, nie wiem, czy dobrą nazwę drużyny w ogóle podaję, ale oni też teraz są na drugim, czy tam na trzecim miejscu, a wcześniej, rok temu, byli, walczyli o utrzymanie. Więc jest tam jej 5 zespołów w topowych ligach. Oczywiście one trochę się, ja wiem, to jest uproszczenie, no wiadomo, że Bayer Leverkusen to nie jest to samo, co Stade de Brun i tak dalej, ale jest 5 zespołów, sami, które teraz wymieniłem w topowych ligach, to, które jakby grają ponad stan i to tak dużo, dużo ponad stan, nie? No 5 na 5 topowych lig to jest coś dużo, no nie? To mniej więcej jeden na ligę, chociaż oczywiście w Bundeslidze podałem 2. Więc i z tych wszystkich zespołów generalnie nie, sekundę. Zgubiłem myśl. Zacząłem wymieniać te zespoły, ja już nie wiem, co ja mówiłem wcześniej. Generalnie chciałem powiedzieć to, że tych zespołów teraz jest dużo i w przyszłości też było dużo zespołów, które wiadomo, w jakiś tam sposób się wybijały, Leicester i takie sytuacje inne, gdzie zespoły jakoś wchodziły do Ligi Mistrzów, chociaż nikt ich o to nie posądzał i tak dalej, ale zazwyczaj to właśnie były takie przygody jednosezonowe i nic się dalej nie działo. I z tych klubów, które wymieniłem, no to czy taki Stuttgart, czy takie właśnie Stade de Brun, czy nawet taka Bolonia, w której Thiago Motta mówicie, że już pewnie odejdzie do Milanu albo innego Juventusu zaraz, czy te kluby powtórzą to w następnym sezonie? No nie posądzalibyśmy ich o to, prawda? Natomiast Bayer Leverkusen, no wiemy, że Szabi totalny koks zostaje. Poszło info ostatnio, że Wirtz ma zostać i to bardzo przekonało Szabiego, że Wirtz zostanie, go będzie miał. Generalnie wiemy, że ludzie zarządzający tym klubem mają łeb na karku, że mówią, że właśnie transferów wyjściowych będzie mało, że praktycznie sprzedadzą może jedną gwiazdę większą, może jakieś Frimponga, a generalnie planują dużo transferów do klubu. Więc wydaje się, że takie kombo w ogóle tego, że właśnie zostaje trener, zostaje dużo piłkarzy, przyjdą nowi piłkarze, tu może stworzyć się naprawdę coś wyjątkowego i w końcu będziemy mieli taką sytuację, gdzie klub, który się wybił w jednym sezonie ponad stan, utrzyma to i kto wie, może w następnym sezonie znowu będzie się go mógł bać Bayern w walce o mistrza i może w ogóle będą się go bali wszyscy, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Bardzo bym sobie tego życzył. Aż jednocześnie jako fan Realu i życzę sobie tego, że oczywiście bardzo kibicuję projektowi Bayer Leverkusen, ale jednak jako fan Realu bardzo życzyłbym sobie tego, żeby może za rok Szabi jeszcze pobudował w następnym sezonie i żeby to już za rok rzucił i poszedł do Realu po prostu, bo oczywiście Carletto to jest super, prawda, totalny szef i to Don Carlo, ale niestety nie młodnieje, tylko się starzeje i z tego powodu jego czas w Realu powoli mija, więc ja tego Szabiego jednak tak powoli bym tam pchał do Madrytu, jakby zapraszam. W Leverkusen jest super, ale może jednak do Realu. No niemniej mówię, myślę, że to może być dość potężna sprawa w następnym sezonie i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak im to pójdzie. Trzecia rzecz, zanim przejdziemy do głównego tematu, to jest sytuacja w Liverpoolu, która ostatnio nie jest najlepsza. No jak wiemy, odpadli już jakiś czas temu z Atalantą w Lidze Europy, a ostatnio w Premier League też przecież nie notują najlepszych wyników, chociażby w tej kolejce zremisowali 2-2 z West Hamem. A highlightem meczu w sumie nie były chyba żadne bramki, tylko sytuacja z Salahem, który zaczął mecz na ławce, to swoją drogą, a kiedy wchodził, to jakoś tam się pokłócił z Klopem, że tam machał rękami na niego i tak dalej, bo aż musiał przyjść Nunes i musiał go tam oddzielać od Klopa. Klop w ogóle zachował mega spokój w tej sytuacji, tylko Salah był takim frustratem, że tam leciał na niego. Ale Nunes go uspokoił, Salah wszedł na boisko i tak dalej, ale po meczu, żeby jeszcze trochę najwyraźniej podognić, na pytanie tam dziennikarza, w sensie nie wiem, czy dziennikarz w ogóle zadał pytanie, on chciał mu zadać jakieś pytanie, tam mikrofon mu podsunął, a Salah powiedział, że coś w stylu, słuchajcie, nie pamiętam, już to nie chciało się tego cytatu przytaczać dokładnie, ale że on teraz jakby coś powiedział, to dopiero byłby ogień, nie? Więc wow, giga konflikt. No i generalnie no, główna taka opinia użytkowników internetu jest taka, że Salah się odkleił w tej sytuacji totalnie.
No i trochę racji trzeba przyznać, no bo to dosyć dziwne z jego strony, ale z drugiej tej strony, no to nie wiem, myślę, że mało wiemy o tym, o co im chodziło, w sensie nic nie wiemy, o co chodziło i tak dalej, więc nie wiem, może Salah miał rację, może coś tam. Zauważcie też, że Klopp jakoś na to nie zareagował mocno emocjonalnie, więc może oni już tak będą się dogadali, może Salah po prostu trochę prowokuje i tak dalej, jeśli chodzi o tą sytuację z dziennikarzem, no bo ludzie lubią snuć takie teorie, że o, Salah pokłócił się z Kloppem, jest zła atmosfera, wszystko się psuje, wszystko się pali, a może to gówno prawda, może po prostu coś tam akurat Salaha ugryzło, jak wchodzi na boisko. No nie wiem, no nie wiem, no nie ma co snuć takich teorii, że to jest jakieś takie bardzo ważne i poważne, ale z drugiej strony nie da się tego jakoś nie łączyć i nie próbować tworzyć takich, wiecie, połączeń między tym, że obecnie sytuacja w Liverpoolu sportowa jest średnia, to też może to przekłada się na atmosferę, atmosfera jest średnia. No generalnie Klopp nie kończy tego sezonu w taki sposób, w jaki by chciał, no. Zarówno sportowo, jak i teraz, jak się okazuje, być może w kwestii relacji z zawodnikami, okazuje się, że jest po prostu dość kiepskawo. No i pytanie, co będzie na przyszłość, bo też część ludzi mówi, że Salah teraz jest taki figo-fago, dlatego, że on odchodzi razem z Kloppem, tylko że Klopp idzie sobie odpocząć, a Salah idzie sobie też w sumie odpocząć, czyli do Arabii, tak? Są takie plotki. No już rok temu Arabusy bardzo chciały Salaha i wykładały bodajże 100 milionów euro i uważam, że do tej pory uważam, że Liverpool jest głupi, że nie wziął 100 milionów euro za Salaha, jeśli taka oferta oficjalnie faktycznie była. Uważam, że to była super oferta, no ale nieważne, teraz będą pójdzie za wiele mniej pieniędzy. W każdym razie, no właśnie mówi się o tym, że Klopp też, że Salah też może odejść, więc dlatego jest taki figo-fago i tak dalej. No i pytanie, jak Liverpool się odnajdzie w tej nowej rzeczywistości bez Kloppa, bez być może Salaha, w tym momencie ich star playera i co to będzie? No wiemy teraz, że trenerem Liverpoolu ma zostać ten Arne Slot. Nie wiem, czy tak się go wymawia, Holender. Więc już jest dużo memowania z tego, że, bo on jest łysy generalnie, więc jest już dużo memów z tego, że łysy Holender w Premier League, to się nie skończyło za dobrze ostatnio. I coś w tym jest, w sensie, no nie w tym, że łysy Holender, że ten hak 2-0 i tak dalej, ale wybór jest taki dość, no nie wydaje się on być bardzo przemyślany, znaczy, Boże, on nie wydaje się być przemyślany, no, bo ja przecież wiem, czy Liverpool to przemyślał, czy nie. No wiadomo, że nie wiem i wy też nie wiecie. Ale chodzi mi o to, że on mi pachnie trochę takim wyborem w stylu, że on poprowadził klub jakiś tam w jakiejś lidze dobrze, to my go weźmiemy. W sensie taki, wiecie, taki strasznie powierzchowny, że taki trochę pierwszy lepszy gość tam w tym Feyenoordzie wygrał mistrzostwo, to on na pewno się nada, nie? Czymś mi takim śmierdzi, ale możliwe, i to jest to, nie wiem, w 90% możliwe, że się totalnie mylę. No nie, ale z drugiej strony chciałbym jednocześnie powiedzieć, że uważam, że zarząd Liverpoolu jest mega mądry i myślę, że może to mega mądrze wszystko poprowadzić i rozegrać, bo chociażby pojawiły się takie informacje, że teraz Klopp miał generalnie duży wpływ na klub, no nie, w całości, na decyzję. On mógł praktycznie sobie wybierać transfery, jakie chciał, oczywiście jeśli one były finansowo tam do zrobienia. Natomiast ten nowy trener Slot, on już podobno takiej kontroli ma nie mieć. I podoba mi się to w miarę, oczywiście o ile ten Slot jest na tyle ogarnięty, że nie ma takiego ego, że on powie, że halo, a ja tu chcę tego piłkarza, macie mi go kupić, no nie. Jeśli jest ogarniętym gościem, to jest super pomysł. Takie, moim zdaniem, takie odblokowywanie menadżerowi kolejnych umiejętności, to jak w grze komputerowej, w miarę tego, jakie osiąga wyniki, jakie ma zaufanie drużyny i tak dalej, to jest spoko opcja, nie? Że nie od razu bierzesz typa i doba, ty masz pełną władzę, rób co chcesz, bo później, wiecie, zwolnisz go za rok, bo okaże się, że dał dupy i tyle z tego będzie, no nie? I takie odblokowywanie mu tego, że okej, pracujesz tutaj 2 lata, dobre wyniki, to masz większą kontrolę nad transferami, to jest w ogóle spoko opcja. Więc za to Liverpool chciałbym pochwalić. A jak będzie, to zobaczymy. No i przyszła kryska na matyska, czyli na temat główny, czyli chłop za babę się przebrał. No słuchajcie, no chłop się przebrał za babę. I wbrew pozorom nie jest to kabaret, prawda, noc kabaretowa z jedynką, tylko to jest absolutnie w 100% prawdziwa prawdziwość, prawdziwa rzeczywistość. Tak było, tak się wydarzyło i jest to z jednej strony bardzo śmieszne i mnie to bawi, a z drugiej strony jest w tym coś strasznie takiego mrocznego, mrocznego to dużo powiedziane, ale takiego strasznie smutnego i w pewnym sensie trochę obrzydliwego. Generalnie o co chodzi? Przeczytałem w piątek o takiej sytuacji, mianowicie jakiej. Jest taki pan Andrzej. Andrzej się nazywa bodajże Dobrzyniecki, który, i to już przez jakiś długi czas, dokładnie teraz nie wiem, spróbuję teraz to na szybko odkopać, ale od jakiegoś czasu już grał w wielu klubach kobiecych generalnie, tam w Ekstralidze, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet, no właśnie grał jako kobieta, jako Joanna. I ostatnio okazało się, i tu swoją drogą ją macie, nie wiem na ile dobrze to widać generalnie, bo to nie jest zdjęcie wysokiej jakości, ale to jest on, ona, to, pan Andrzej, ale jako niekoniecznie pan Andrzej, no rozumiecie, ta sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Znaczy nie, no jest całkiem prosta, ale grał sobie właśnie w tych klubach.
ostatnio okazało się, że kurde, to jednak jest chłop. I to nie byle jaki chłop, ponieważ jest to przestępca. Jest to przestępca, jest to człowiek poszukiwany, który... Generalnie jego przestępcza działalność polega na tym, że miał on się podawać po prostu za prawnika, znaczy miał być takim fikcyjnym prawnikiem. Też czytałem, że brał udział coś w sprawie generalnie tam przy Amber Gold robił i tak dalej. I jest to w ogóle chłop, który był poszukiwany listem gończym. I już wcześniej, w poprzednich latach miała być taka sytuacja, że on tam generalnie do klubu, w którym grał, i to jest klub bodajże, już wam powiem jak to się nazywało, klub Hedge Gdynia. Oni dostali takie informacje, że w ich szatni może być osoba, która jest potencjalnie w jakiś sposób niebezpieczna i wtedy ten pan Andrzej miał się na chwilę schować, tam nie przychodzić na treningi i tak dalej. Miała się tam w ogóle kręcić właśnie jakaś policja, jacyś ludzie wokół tego klubu, żeby go złapać i w końcu udało im się to w lutym 2024 roku. W końcu wtedy pan Andrzej został zawinięty. No i jest to historia no, w ogóle na film jakiś, no bo to jest w ogóle, to jest poszukiwany, poszukiwana w prawdziwym życiu. To się wydarzyło, w sensie czekam na moment, czekam na żart z zawartości cukru w cukrze, no bo to jest, no mówię, to jest dokładnie ta sama sytuacja. No, chłop się ukrywa i zamienia się w tym celu w babę. Historia jest o tyle ciekawa, że pan Andrzej to nie jest tak, że on się przebrał, w sensie przebrał się, no dobrze, używam ciągle tego żartu, że się przebrał za babę. To nie jest tak, że on się podawał za kobietę i jakby nikt o tym nie wiedział. W sensie, nie no, nikt nie wiedział, ale chodzi mi o to, że robił to nielegalnie. Bo z tego, co ja rozumiem, to on generalnie to robił też przed sądem. W sensie chodzi o to, że on prawnie, teraz patrzę tutaj, bo próbuję to znaleźć i potwierdzić swoje słowa, żebym nie gadał po prostu głupot, ale tak, on zmieniał swoją płeć przed sądem, czyli on to robił w świetle prawa, natomiast robił to wielokrotnie. Chłop wielokrotnie zmieniał swoją płeć z Andrzeja na Joannę. Znaczy Andrzej i Joanna to nie są płcie, to są imiona, Boże. Zmieniał swoją płeć z mężczyzny na kobietę, z Andrzeja na Joannę i robił to wielokrotnie. Oczywiście tam w tym klubie to pewnie nikt o tym nie wiedział, chociaż nie wiadomo, bo to też podobno jest człowiek, który ma właśnie dużo takich kontaktów, powiązań, no ktoś go musiał tam jakoś chyba w jakiś sposób kryć i utrzymywać, więc kto wie, na ile tam wiedzieli, a na ile nie wiedzieli, ale chłop dosłownie wielokrotnie zmieniał swoją płeć i to jest strasznie ciekawy temat do poruszenia, ponieważ już teraz mamy te od paru już lat są te sytuacje, że nagle pojawiają się sportsmenki różne, które z jakiegoś powodu biegają szybciej, pływają szybciej, to zresztą wiecie jaka dyscyplina, no nie, ale biegają szybciej, pływają szybciej, skaczą dalej i tak dalej niż inne współzawodniczki. Z jakiegoś powodu te sportsmenki to albo są po zmianie płci, albo jakieś takie mają dziwne męskie cechy różne. No wiecie jak to jest. No, w ostatnich latach pojawia się coraz więcej sytuacji, w których po prostu facet zmienia płeć po to, żeby brać udział w kobiecych zawodach i po prostu je tam rozwalać. Czy to z powodu, nie wiem, ego, czy z tego, że może w ten sposób zarobić, no nie, bo możesz być super w kobiecych dyscyplinach albo słaby w męskich, no to też może to pieniężnie ci wychodzi lepiej. Więc i takich sytuacji jest coraz więcej. Natomiast teraz okazuje się, że przechodzimy do takiego ekstremum, że to już nie chodzi typowi o żadne wyniki sportowe, bo on, ta Joanna, nie była żadną super zawodniczką. Ona była bramkarką, która nie miała tam jakichś żadnych super umiejętności, ona też chyba dużo tam na zapleczu robiła generalnie i tak dalej. W sensie, że podobno była duchem szatni, co brzmi w ogóle absurdalnie, jak pomyślicie, że... W ogóle jak czują się, zróbmy na chwilę małą dygresję, zaraz wrócimy do tego. Jak czują się piłkarki, takie na przykład Heczu Gdynia, że duchem twojej szatni, kimś, kto tworzył takie ci przemowy, takie płomienne przed wyjściem na boisko, jest 55-letni Andrzej Dobrzyniecki, przestępca, fikcyjny prawnik, który się przebiera za kobietę. W sensie, jak ty się możesz teraz z tym czuć? No bo ja sobie nie wyobrażam tego, że... Jakie teraz było pierwsze spotkanie tych piłkarek po tej sytuacji, one siedzą w szatni? No tak. No, ja zawsze wiedziałem, że z nią jest coś nie tak. No tak. To się, no jak to teraz sobie wyjaśnić między sobą, no strasznie głupia sytuacja, ale wracając do tego, co mówiłem. Jest coraz więcej takich sytuacji, teraz już to takie ekstrema, że nawet typowi przecież nie chodziło o osiągi, ponieważ jak wspomniałem, nie był on żadnym dobrym piłkarzem, piłkarką, nie wiem jak to określać, tylko po prostu jest przestępcą, jest groźnym człowiekiem, który wykorzystuje to zmienianie tej płci po prostu po to, żeby się ukrywać. I to jest bardzo niebezpieczne. I to jest skandal, że to nie jest w żaden sposób uregulowane, że tego się nie sprawdza, tylko że temu się tak pozwala po prostu pod radarem przechodzić. I takich sytuacji nawet poza sportem, mówimy teraz o sporcie, konkretnie o piłce nożnej, wiadomo, ale na świecie jest tego coraz więcej, nie wiem, czy słyszeliście o takich sytuacjach chociażby, które miały miejsce w Hiszpanii, bodajże w hiszpańskim wojsku, gdzie były sytuacje z żołnierzami, nawet takimi wysoko postawionymi, jak tam kapitanowie, pułkownicy czy tak dalej, którzy zmieniali płeć. Ponieważ przysługiwało im więcej dni wolnych, jakieś wyższe dodatki do pensji i tak dalej.
z powodu tego, że zmienili swoją płeć i tam są trans albo są kobietami i tak dalej. To jest chore, że nie ma, że przez tą, wiecie, postępującą, przez ten cały postęp, no nie, że nie możemy być homofobami, transfobami, więc jeśli pan Andrzej czuje się kobietą, to super, niech pan Andrzej będzie kobietą i niech bierze udział w kobiecych sportach i tak dalej, bo tak trzeba, bo to jest właśnie wolność. No właśnie nie, on w ten sposób stanowi niebezpieczeństwo i to właśnie paradoksalnie najczęściej te kobiety, bo on krzywdzi te kobiety, z którymi gra i tak dalej, no nie, i to, że on jest wśród nich. Ale czyli to właśnie kobiety, to właśnie jakieś tam, prawda, lewicowe i tak dalej ugrupowania twierdzą, że nie, ale tak trzeba, bo to jest wolność. I fakt, że chłop, nie jest tak, że on raz zmienił płeć, to jest właśnie najbardziej porażające. On to robił kilka razy, żeby ukrywać się, był poszukiwany listem gończym, rozumiecie? Bo nie wiem, jak to działa prawnie, ale wyraźnie, jeśli jesteś Joanną, a nie panem Andrzejem, to może już list gończy na ciebie nie działa, nie wiem. Ale jest napisane, on to robił wielokrotnie, rozumiecie to? Że on najpierw stawał się z Andrzeja Joanną, a później znowu z Joanną Andrzejem. I my do tego dopuściliśmy, to nie zostało sprawdzone i chłop tam był. Ja rozumiem, że on jakieś miał kontakty, no ale no ile on miał kontakty, żeby on w takim, prawda, tym klubie, i to nie tylko jednym, bo on grał, już wam powiem, on grał w paru klubach, tu są wymienione, no. Praga, Warszawa, Hecz, Gdynia, Sportis, Bydgoszcz i tak dalej, on grał w takich klubach i nikt tego nie sprawdził. I jest to po prostu, i dlatego powiedziałem, że jest to i śmieszne, i straszne, bo fakt, że dalej mamy rok, który mamy i nikt... nikt z tego nie sprawdził, bo nie wiem, no bo lęk przed tym, że o Boże, zabronimy mu być sobą i wyrażać siebie, mimo tego, że jest przestępcą poszukiwanym, który zmieniał płeć już 3 razy w tym tygodniu. No to jest bardzo słabe i jeśli tego nie uregulujemy, to takich przypadków będzie w polskich klubach piłkarskich i nie. Będzie ich po prostu coraz więcej. A skąd wiemy, że ich nie ma? Jeśli taki pan Andrzej tak się dobrze krył, tak świetnie, jak widzimy na tym obrazku, jeśli dobrze go jesteście w stanie zobaczyć, no to może jest takich panów Andrzejów więcej. Może nie ma ich tylu w topowych ligach, może kryją się gdzieś na przykład na zapleczu i tak dalej, ale wciąż to są niebezpieczni ludzie, którzy kto wie, co oni robią, bo w tym momencie pan Andrzej tutaj, no on z tego co wiemy, no jest w sposób przestępcą, tak? Więc jego największym grzechem w tym zamienieniu się w kobietę jest to, że się w ten sposób ukrywał, ale żadnej krzywdy chyba nikomu nie wyrządził. Ale co będzie, kiedy ci ludzie będą wyrządzać krzywdę, kiedy będą psychole z prawdziwego zdarzenia, którzy będą na przykład, no wiecie, co będą robić, no będą te kobiety krzywdzić, może będzie chodziło o jakichś gwałtów i takich sytuacji, które są w tych amerykańskich więzieniach, prawda, gdzie też tam więzień się podaje, że on jest kobietą, trafia do więzienia z kobietami i co tam się dzieje, to już się może się, prawda, domyślać, nawet już to powiedziałem przecież. Więc zabawne to jest, że chłop się zamienił, że chłop się przebrał za babę i haha, kabaret, haha, nikt go nie znalazł tyle lat, całkiem śmieszne, ale jest to straszne, bo w tym momencie jeszcze okej, powiedzmy, to jakoś tam nikomu się w miarę nic nie stało, poza tym, że system sprawiedliwości się skompromitował, ale w przyszłości może się będzie działo. Więc proszę, zacznijmy coś z tym robić i nie wygadujmy głupot o jakiejś tolerancji albo czymś takim. Bo to jest po prostu żałosne i to nie ma nic wspólnego z tym, kim się ktoś czuje, bo to jest przestępca, rozumiecie, 55-letni Andrzej Dobro, jakiś tam Dobrzyński albo Dobroniewski, no po prostu sobie jaja zrobił z nas wszystkich, znaczy jaja, no jaja, no jest kryminalistą raczej, tu nie chodziło o jaja, tylko o poważniejsze sprawy. Więc, no to tak, to myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Do zobaczenia.